Witamy Was w 22 odcinku podcastu Queer Storia, historii osób LGBT. Cześć Basiu. Cześć Maćku. Dziś zabierzemy Was w miejsce, w którym jeszcze nas nie było, Was pewnie też nie, czyli do. Kosmosu. Wybierzemy się tam ze sprawą pierwszej lesbijki w kosmosie, czyli ze sprawą Sally Wright. Sally Wright jest nie tylko trzecią kobietą w kosmosie, ale także pierwszą osobą, która była w kosmosie, a o której wiemy, że faktycznie była queer. Na początku mamy do was pytanie, bo zastanawialiśmy się przygotowując ten odcinek, czy wiecie kto to jest Sally Wright, czy samo nazwisko wam coś mówi, czy kojarzycie ją w ogóle z tym, że jest właśnie tą pierwszą Amerykanką, czy też pierwszą queerową osobą w kosmosie, czy pierwszy raz o niej dzisiaj słuchacie, bo postać jest właściwie dosyć współczesna, jedna ze współczesniejszych, o której mówimy w naszym podcaście i jest dosyć obecna w popkulturze. Ja jeszcze dodałbym tylko, że my sami nagrywając ten odcinek mieliśmy trochę taki dylemat, czy w ogóle mówić o Sally Wright i o jej związku z Tam O'Shaughnessy, bo właśnie ta druga po pierwsze jeszcze żyje, a po drugie Sally Wright była dosyć skrytą osobą i nie przypadała za bardzo zamówieniem o swoim życiu prywatnym publicznie. I tak naprawdę o tym, o czym my też dzisiaj będziemy mówić, mówi przede wszystkim jej partnerka już po śmierci Sally. Ale właśnie za sprawą tego, że mówię otwarcie na temat ich związku, my też zdecydowaliśmy się, że możemy to zrobić. A również dlatego, że sama Sally Wright tuż przed śmiercią, kiedy chorowała na raka, pozostawiła tę decyzję, czy ujawniać ich związek, opinii publicznej czy nie, właśnie swojej partnerce. A partnerka podjęła taką decyzję, żeby tak, żeby mówić o tym głośno i ujawniła tę informację w nekrologu. Od tego czasu udzieliła wielu wywiadów na temat Sally Wright, na temat ich, ich związku i... no nie, nie żadnego i. Ale zanim do tego dojdziemy, to przeanalizujmy całe życie Sally Wright. Które zaczyna się 26 maja 1951 roku w Los Angeles? Sally pochodzi z rodziny prezbiteriańskiej, czyli ma takie korzenie protestanckie oczywiście, a jej rodzice byli starszymi zboru, więc to też nie taka typowa rodzina. Ja, gdy przygotowałam się do tego odcinka, gdy o tym przeczytałem, pomyślałam, że może to oznaczać takie konserwatywne korzenie, ale tak naprawdę nie do końca jest, bo rodzina Sali była zawsze bardzo wspierająca Sali, jak i jej siostrę Karen, która jest też bardzo ciekawą osobą, i tutaj na pewno musimy powiedzieć o tym, że też jest lesbijką, ma żonę i również jest pastorką. A tu ci w trance właściwie nie Karen Wright, ale w rzeczywistości, jeżeli chcielibyście ją wyszukać w internecie, to funkcjonuje raczej pod imieniem Bear. Jest to Bear Ride. Była Miskiem? No właśnie, etymologia tego przyzwiska jest, no nie no, chyba jednak wywodzi się z dzieciństwa. W każdym razie Bear Ride faktycznie jest pastorką amerykańskiego kościoła prezbyteriańskiego i marzone. To jeszcze uzupełniając tak portret rodzinny, to jeszcze mogę wrócić do jej rodziców. Rodzice Sali i Karen, wspierający je w rozwoju swoich pasji, zachęcający je do nauki, to chyba też źródło tego, czym zajmowała się Sali pod koniec swojego życia, czyli właśnie popularyzowaniem nauki wśród młodzieży. Mhm. I prawdopodobnie dzięki rodzicom, no w ogóle pewnie wiele zawdzięcza rodzicom i takiemu wychowaniu, ale jeszcze zanim zainteresowała się fizyką i ogólnie nauką, grała w tenisa. I tym tenisem zajmowała się naprawdę parę lat i dość na poważnie, brała udział w zawodach, ale już w czasach studenckich właśnie pochłonęła ją nauka. Natomiast ten okres jest bardzo ważny w jej życiu, ponieważ w wieku 12 lat, kiedy grała jeszcze w juniorkach, poznała tam O'Shaughnessy. Miały one wspólną trenerkę i razem trenowały jako koleżanki. No i tak zaczęła się ich znajomość. Na początku ta znajomość miała charakter po prostu przyjaźni, coraz bliższej, a potem przerodziła się w miłość. Orodże. O! O! <laughs> Jeśli chodzi o Tam, O'Shaughnessy, ona zajmowała się tenisem już profesjonalnie przez wiele, wiele lat. Nawet w 1972 roku brała udział w Wimbledonian. U szczytu swojej kariery była notowana jako 50-52, jeśli się nie mylę, rakieta żeńska na świecie. Ale wracając jeszcze do Sally Wright i do jej lat szkolnych. Sali chodziła do liceum Westlake School for Girls, w którym niestety nie zachęcano dziewcząt do, do nauki, ale jednak Sali nie poddała się temu na <laughs> szczęście i potem jej kariera naukowa mocno się rozwinęła. Zaczęła studia w Swarthmore College w Pensylwanii, ale dość szybko wróciła do rodziny Kalifornii, by studiować fizykę na UCLA a następnie przeniosła się na Uniwersytet Stanforda, gdzie już ostatecznie w 1973 zdobyła dyplomy z anglistyki i fizyki. Na tym samym Uniwersytecie w Stanford obroniła też magisterium i no, parę lat później doktorat również z dziedziny fizyki. I to właśnie na Uniwersytecie w Stanford zaczyna się historia Sally Wright z... Kosmosem I z astronautyką, bo właśnie tam dowiedziała się o tym, że NASA szuka ludzi do swojego programu kosmicznego. Sally, możliwe, że się trochę wahała, ale przekonała ją do zgłoszenia, co jest bardzo ciekawe, aktorka, która promowała całą rekrutację, Nichelle Nichols, która jest znana przede wszystkim z roli w Star Treku. Sally Wright. Udało się dostać. Była jedną z ośmiu tysięcy kandydatów do tego programu. I tak rozpoczęła się jej kariera. Najpierw roczne szkolenie, oczywiście potem medyczne badania, i w sierpniu 1979 roku uzyskała status specjalisty misji. Dalej jeszcze pracowała w Centrum Lotów Kosmicznych i pełniła kilka innych jeszcze funkcji w ośrodku NASA w Houston, w Teksasie. A 18 czerwca 1983 roku poleciała w kosmos na swoją pierwszą misję jako członek załogi wahadłowca Challenger, realizującej misję STS-7. Ale oprócz tego, jak wcześniej powiedzieliśmy, że była pierwszą Amerykanką w kosmosie i pierwszą lesbijką w kosmosie, to dodatkowo była najmłodszą osobą, która była w kosmosie, bo miała wtedy 32 lata. Czyli to taka dosyć prężnie i szybko rozwijająca się kariera. Tak, no właśnie, no bo minęły raptem 4 lata, odkąd dostała się do NASA, także wow. Po zakończeniu tej misji z 1983 roku i kolejnej z 1984 roku, Sally pracowała w komisji ustalającej przyczyny katastrofy promu Challenger z jeszcze kolejnej misji, która miała się odbyć, a do której nie doszło właśnie z powodu tej katastrofy. Potem objęła jeszcze stanowisko asystentki specjalnej administratora NASA do spraw planowania strategicznego w Waszyngtonie, która to praca kończy się raportem o przewodnictwie NASA i przyszłości Ameryki w kosmosie, nazywanym później raportem Wright. Ale może wróćmy jeszcze na sekundę do tej pierwszej wyprawy, no, która jest najważniejsza z oczywistych względów. Ponieważ mówimy o tak młodej kobiecie, nie mogło się w tamtych czasach obyć bez całej serii seksistowskich zachowań i pytań przed wyprawą została zorganizowana konferencja prasowa, na której Sally Wright jako jedyna członkini zespołu otrzymywała pytania takie jak czy na przykład pobyt w kosmosie może jakoś wpłynąć na jej płodność. Pytanie jaki będzie miała makijaż podczas misji. No to ciekawe. Zaciekawiło cię. No, <laughs> no, świetne pytanie. No a już po samej wyprawie przecież udzielała wielu wywiadów. Otrzymywała podobnego rodzaju pytanie, a najgłupsze, jak sama powiedziała, było takie, które się zresztą Powtarzało, czy płakała, gdy w kabinie pojawiały się jakieś awarie? O tych seksistowskich pytaniach opowiada Glory Steinem w wywiadzie, który nagrały, a który kilka lat temu został opatrzony piękną animacją. Zalinkujemy ją w opisie naszego odcinka, bo myślę, że warto ją obejrzeć. I właśnie w tym wywiadzie opowiada o seksizmie, jaki ją otaczał. I na przykład mówi też o tym, że faktycznie w wielu tekstach powtarza się relacjonowanie pytania, które zostało zmyślone. Nigdy nie zadano jej ostatecznie tego pytania. Ale z jakiegoś powodu w tekstach się to pojawia. Pytanie, czy nosiła wtedy stanik będąc w kosmosie? I zmyślono również jej odpowiedź, że nie, bo w stanie nieważkości nie będzie miało to znaczenia. Nie, ja, ja tego nie skomentuję w żaden sposób. No właśnie, faktycznie może milczenie będzie najlepszym komentarzem. To tak tylko, żeby zaznaczyć w jakich czasach działa się ta historia i żeby przypomnieć, że kobieta, która osiągała wielkie rzeczy, jednocześnie musiała przechodzić przez nieskończenie dużą ilość dodatkowych przeszkód, takich jak seksizm. Albo wszystkich przeszkód, które były dyktowane seksizmem. Choć myślę, że nawet dzisiaj też by się niestety to wydarzyło, bo w końcu to były lata osiemdziesiąte. Nie jest no to tak. aż tak bardzo, bardzo dawno temu. No ja pewnie jako dziennikarz, jeśli już jesteśmy w takich tematach i w takich pytaniach, to zapytałbym się w takim razie, czy nie tęskniła za swoim mężem? Bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, ale właśnie kiedy Sally Wright pracowała w NASA w 1982 roku, poślubiła swojego kolegę po fachu, również astronautę, Stevena Hawleya, z którym była do 1987 roku, wtedy się już z nim rozwiodła. W sumie nie wiem, czy możemy jakoś tutaj wiele powiedzieć o tym małżeństwie. No, ważne jest to, że faktycznie do małżeństwa doszło, kiedy już było wiadomo, że Sally zostanie astronautką. Więc wiadomo było również, że zostanie pierwszą Amerykanką, która będzie w kosmosie, więc no, mogło chodzić o PR. Ale też jej partnerka po śmierci Sally powiedziała w wywiadzie, że, że Sally wiedziała, że Ameryka nie jest jeszcze gotowa na pierwszą lesbijkę w kosmosie. Dopiero przyzwyczajała się do myśli, że kobieta może osiągać takie rzeczy. A ona, jak tutaj cytuję, tam o Shanessy, Sally nie chciała zaszkodzić NASA. Więc nie wiem, może nawet to była jej świadoma decyzja, a nie jakaś tam przymuszona przez jej pracodawców. No, nie wiemy tego, nie znaleźliśmy informacji na ten temat. Wiemy, że małżeństwo się skończyło dość szybko, i wiemy również, że w trakcie trwania tego małżeństwa zaczyna się również rozwijać związek z O'Shaughnessy. Ale Sally Wright w 1987 roku nie tylko odchodzi od swojego męża, ale kończy też swoją przygodę z NASA, co w sumie dosyć ciekawie się jakoś tutaj łączy. No, w każdym razie pewien etap jest zamknięty, mąż już nie jest potrzebny, a związek z Tam Oshonesi trwa i się rozwija. Po 1987 roku Sally Wright wraca do swojego wcześniejszego uniwersytetu, do Uniwersytetu Stanford, gdzie wykłada fizykę. W tym samym czasie pracuje też jako dyrektorka Californian Space Institute. A w 2001 roku założyła z przyjaciółmi Instytut Sally Wright Science w San Diego. W którym zajmowano się popularyzowaniem nauki i techniki, szczególnie wśród dziewcząt, gimnazjów i szkół średnich. Tu wchodzimy w trochę nowy etap życia zawodowego Sally Ride, który skupiał się na popularyzowaniu nauki i na właśnie takim zachęcaniu dziewcząt do rozwijania swoich karier w tym kierunku. I jest to również etap, w którym ona zaczyna współpracę na poziomie zawodowym ze swoją partnerką. Bo O'Shaughnessy była jedną z założycielek tego instytutu i zajmowała tam ważne stanowisko. Ale oczywiście, zanim O'Shaughnessy zaczęła pracować z sali nad popularyzowaniem nauki, oczywiście nie zajmowała się tylko tenisem. Bo w pewnym czasie skończyła swoją karierę sportową, później studiowała biologię, a również psychologię. Psychologię zresztą później też wykładała w dwóch uniwersytetach: w Georgia State University, a później też w San Diego State University, gdzie pracowała do roku 2007. Ale Sally Wright i tam O'Shaughnessy były prawdziwą power couple, bo nie tylko współpracowały w Sally Wright Science, ale też napisały wspólnie aż sześć książek popularno-naukowych dla dzieci. Co uważam, że jest no już absolutnie słodkie. No, ja się zgadzam. Ale niestety rok 2012 kończy życie Sally Wright. Chociaż nie kończy samej opowieści o jej życiu, bo o tym jeszcze zaraz też my sami opowiemy, że jest ona. Ciągle kontynuowana. W 2011 roku Sally Wright dowiaduje się o tym, że ma raka trzustki. Ostatecznie umiera 23 lipca 2012 roku w San Diego. I tutaj o tym już powiedzieliśmy parę słów, że przed śmiercią zostawiła decyzję o mówieniu o ich związku Tamu Shonesi, a która tę informację zawarła w nekrologu swojej partnerki, o którym napisała, że kobiety były ze sobą przez 27 lat. I co się wydarzyło później jest ciekawe, dlatego że okazuje się, że wiele osób o tym wie, że siostra samej sali o tym opowiada, tłumaczy, że tak naprawdę ich bliskie środowisko wiedziało o tym, że kobiety są parą, ale jakoś opinia publiczna o tym nie wiedziała. Dlatego stało się to wielkim tematem. Sally Wright natychmiast została nazwana gay icon. Mówiono o tym, że jej partnerce nie będą przysługiwały prawa, które przysługiwałyby jej, gdyby była jej małżonką. Wywiązała się na ten temat dyskusja, pisały o tym gazety, no ale jak wiemy, dopiero w 2015 roku zalegalizowano związki małżeńskie dla par jednopłciowych. Po śmierci Sally Wright w 2012 roku możemy zaobserwować pewnego rodzaju uwolnienie się od tej, nazwijmy to, tajemnicy. Również tam O'Shaughnessy, która od tego czasu udziela wiele wywiadów, mówi o związku z Sally Wright. Na przykład w 2015 roku opublikuje książkę, tak jak wcześniej pisała z Sally Wright, tak później oczywiście kontynuuje. Właśnie całą serię książek popularno-naukowych dla dzieci. I właśnie w 2015 roku wydaje książkę pod tytułem Sally Wright: A Photobiography of America's Pioneering Women in Space. W 2013 roku odbiera pośmiertną nagrodę dla Sally Wright od samego Baracka Obamy, który sam naciskał na to, żeby właśnie ona odebrała tę nagrodę. O również w wielu wywiadach też wyjaśnia niektóre sprawy z ich przeszłości. Mówi na przykład o tym, dlaczego wcześniej nie ujawniały się za bardzo publicznie. I mówi tutaj o tym, że na przykład kiedy zaczęły pracować razem w Sally Wright Science, nie ujawniały się przede wszystkim z powodów reklamowych i marketingowych, by nie utracić między innymi różnych sponsorów. Mm -hmm. No właśnie, bo jeden z artykułów, który opowiada o Sally Wright i o, o jej życiu prywatnym, e, mówi o tym, że ona nie chciała być tą queer ikoną, czyli gay ikon. A ja utrzymuję, że Sally Wright byłaby bardzo zadowolona z tego, że stała się gay icon, również dlatego, że w jednym z wywiadów, licznych wywiadów, jak powiedzieliśmy, Tam O'Shaughnessy przytoczyła zdanie, które ponoć jej partnerka powiedziała: You can't be what you can't see. Czyli nie możesz być tym, czego nie widzisz. To zdanie odnosi się oczywiście do tematu reprezentacji, do tego, że kiedy nie widzimy osób naszej płci, naszego koloru skóry, naszej orientacji, które coś osiągają, jest to dużo trudniejsze dla nas. I Sally Ride przetarła szlaki nie tylko lesbijkom, ale też po prostu kobietom, rozwijania karier w astrofizyce, w stawania się astronautkami, więc na pewno zasługuje na bycie gay icon, na bycie feminist icon. Bardzo dobre zakończenie jak dla mnie i bardzo ładne podsumowanie, bo ta ich okay. historia, ich historia oczywiście nie tylko Sally, ale właśnie też tam Daje takiego optymizmu. Także to już chyba wszystko na dziś. Także czerpcie z tej historii i uczcie się, moi drodzy i nasze drogie. Dzięki za przesłuchanie dzisiejszego odcinka. Do następnego razu. Cześć.